Dzień dobry, moi drodzy. Mam tutaj taką mufeczkę alamaniową, w środku plastikową, bolczyki pewnomosiężne, standard. Oczywiście, gdyby to było aluminiowe, to było łoboze. Z 5 włożeń, 5 wyłożeń i by się stopniało. Dobra, no to co? No weźmiemy śrubokręcik, nie? Rozbierzemy to. I polecimy z tematem. Doradców pewno się znajdzie wielu. O, to by było tak zrobione, a to by tak zrobił. A ja zrobię tak. Se po swojemu. Dobra, no to co? Wezmę śrubokręcik. No, fajna taka mówka, ale to jeszcze stary typ, bo aluminiowe, za PRL-u były aluminiowe. Teraz to wszystko szajsen z plastiku. Chińskiego plastiku, który zaraz upadnie na ziemię i pęknie w 10 miejscach. A to jest porządna rzecz. Jeszcze się zastanowię może, żeby to rozbierać. Kurde, no ale 4T, no. Teraz to nie wiem, no. Kurwa, no nie wiem, jak te samce i samice robią na 5 chyba, nie? Nie wiem, czy teraz takie spotykane. Taki malutki. Jaki to będzie? 16, czy jeszcze mniejsza? Gdzie tu w ogóle co pisało? 380, 32, 3. Dobra, nie wiem. Mniejsza z tym. Zobaczymy, może to rozbiorę. No i postanowiłem, że to rozbiorę. Bo samicy nie ma. Jest tylko samiec. Co się będę szczykał, kurczę. Gdyby to był komplet, no to jeszcze można zostawić, bo to wiecie, to jest aluminiowe. Czy tam gdzieś upadnie, czy coś, to tak nie pęknie, jak te plastikowe dziadostwa. No, jednym słowem, trwalsze, no twardsze niż te dziadostwa, co robią. A te plastikowe to czasem tak ciężko wychodzą, że to po prostu się wszystkie tamte wkręciki małe wyrywają. I kuźwa, potem trzeba to rozkręcać, od nowa wciskać. A kto ma styczność z takimi rzeczami, to wie. Nie będę się tu produkować. Zobaczymy sobie. Teraz już powinno fajnie się to... O kurczę. O, to tu jest całe, to tylko to wyjdzie. O, ho, ho, ho. I już jest rozebrane. No kurczę. O, śrubki pogubiłem. O kurczę, ale tu jest taka gumcia. Nie wiem, czy ona wyjdzie, ta gumcia. Gumcia, umcia, 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 umcia. Umcia, o kurczę. Jeszcze sobie paluszka skaleczę. Jejku, kochany, przesrałem gdzieś te moje, no, szczypczyki. Widzicie, jaki fajny otworek, nie? Może lunetę zrobimy do jakiej snajperki i pach, pach. I jednego zdrajcy, i drugiego zdrajcy, i trzeciego zdrajcy ojczyzny mniej. Pach, pach. No, tu jest ta gumeczka taka. Jakaś woda czy coś. Taka izolacja też, żeby ten kabelek się tu sobie fajnie siedział w dziureczce. No widzimy, że tutaj ta średnica kabelka nie była jakaś duża. Dobra. No i co? No mamy tu fajny kawałek aluminium ze 100 gram, nie wiem. Zawsze to można zostawić, ale... Nie wiem. Rozebrałem, zobaczymy. O, tu mamy trochę mosiądzu. I śrubeczki. To wystarczy to porozkręcać. Porozkręcać. O Boże. I ten. Ale ja sobie to chyba zostawię. Wiecie, ja to sobie to chyba zostawię. Niech leży. Jeźnie woła. Widzieliśmy, co było w środku. Nic ciekawego. Może teraz te śrubeczki tylko poznajdować. Śrubeczki poznajdować. Tu jeszcze leży ta miedziuszka. Babka mnie gania po osiedlu. Kurczę. Co to się dzieje? Mówię wam. Babka mnie gania, bo telewizor miałem mi naprawić, a ja, że mi telewizor zepsuł, no. Kurczę, no.
No i zgubiłem trzecią śrubkę. No nic. Także, moi drodzy, jadę chyba na akcję zbierania puszek. Jadę na akcję zbierania puszek chyba. Fajna pogoda, bo jest chłodno. Dobra, to nie przeciągam. Trzymajcie się. Cześć, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego wam życzę. Bajo.